Szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj będziemy mówić na temat Alby. Czym ona jest? Alba jest to wierzchnia szata ubioru kapłana podczas liturgii. Symbolizuje ona szatę chrzcielną i zawsze jest koloru białego, czyli też symbolizuje czystość. Czystość dziecka Bożego. Alba ma również za zadanie zakrywać zewnętrzny strój, jaki nosi na co dzień kapłan. Alba powinna być wykonana z materiału naturalnego, cienkiego i przewiewnego, po to, żeby kapłan po prostu się nie przegrzał, czyli żeby po prostu mu nie było za gorąco. Są różne rodzaje alb. Alby tak zwane monastyczne, czyli z dużym rękawem, z kapturem. Są alby bez stójki, czyli bez kołnierzyka wysokiego, który przylega do kołnierza zewnętrznego ubioru. Dlatego do takiej alby potrzebny jest humerał. Natomiast alby, którą ja mam dzisiaj, ma tak zwaną stójkę przylegającą do wierzchniej szaty od wewnętrznej strony, dlatego też nie będzie konieczny humerał. Tak więc to jest alba, tak powinna być. Tak powinna wyglądać, z naturalnego materiału, cienkiego. Alba powinna być jeszcze przepasana sznurkiem, pasem, czyli cingulą, ale o tym będziemy mówić w następnym odcinku. Warto jeszcze wspomnieć, że słowo alba pochodzi z języka łacińskiego, od słowa albus, które oznacza po prostu biały. Symbolem i obrazem tej szaty, alby, są słowa z Apokalipsy według świętego Jana, gdzie słyszymy, że ci, którzy zostali zbawieni, wypłukali swoje szaty we krwi baranka i zostali oczyszczeni. Wypłukali swoje grzechy we krwi baranka i zostali oczyszczeni. Także więc to tyle w dzisiejszym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Zapraszam na kolejny nasz odcinek, w którym będziemy mówić o cingulum. Pamiętajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu. Szczęść Boże i powodzenia!